Cześć, witajcie. Dziś opowiem w dużym skrócie telegraficznym o uprawie kanny od początku do końca. Dwa zdania o pochodzeniu. Kanna pochodzi z obu Ameryk, z południowej części Ameryki Północnej i z Ameryki Południowej, z północnej części. Pierwowzorem wszystkich kan była tak zwana kanna indyka. Tu nazwa może wprowadzić w błąd, bo nie jest to kanna indyjska. Po prostu kilka wieków temu na Ameryki mówiono Indie Zachodnie, w związku z czym wzięła się nazwa kanna indyjska. Ale z tego pierwowzoru wyhodowano wszystkie dzisiaj nam znane odmiany. Oczywiście nie będę tu szerzej opowiadał, bo musiałoby to zająć dużo czasu. Jest kilka linii kan, ale to nie ma większego znaczenia dla nas dzisiaj. A teraz o samej uprawie. Zaczniemy od wiosny, czyli tak. Wiosną, jeśli ktoś ma ku temu warunki, może te kanny wybudzać. Polega to na tym, że wyciąga się kłącze do pomieszczenia z dodatnią temperaturą. To kłącze oczywiście sadzimy do ziemi, dodajemy odrobinkę nawozu, podlewamy i kanna startuje wcześniej. Po to to robimy, aby uzyskać wczesne kwitnienie. Sadząc do ziemi po 15 maja do gruntu, uzyskamy kwitnienie najwcześniej z końcem czerwca, a na pewno w lipcu. Sadząc do ziemi kłącze niewybudzone po 15 maja, no osiągniemy najwcześniej kwitnienie te 2-3 tygodnie później. To jeśli chodzi o wybudzanie. Sama pielęgnacja i uprawa kanny jest bardzo prosta. Ja wielokrotnie powtarzam, słońce, nawóz, woda, to kannie wystarcza w zupełności. Kanna jest żarłokiem, nawozimy ją bardzo często, ja nawożę osobiście raz w tygodniu na początku sezonu nawozem z dużą zawartością azotu. Później w czerwcu już przechodzę na nawozy z dużą zawartością potasu i fosforu. Jeśli chodzi o nawożenie, to właściwie tyle. Nie będę podawał gatunków nawozów. Każdy ma jakieś swoje ulubione. Poza tym wystarczy spojrzeć na skład chemiczny na odwrocie. To będziecie wiedzieli, które nawozy mają dużą zawartość azotu, a które mają dużą zawartość potasu. Potas, no szczególnie na kwitnienie, to w tym okresie wczesnego lata i zakwitu roślin powinniśmy dawać te nawozy z dużą zawartością potasu. I to tyle. Kanna będzie pięknie kwitła przez cały sezon. Ona zaczyna kwitnąć właściwie w czerwcu, a kończy kwitnąć na początku listopada jeszcze były kwiaty. Już zimno trochę przeszkadza, oczywiście te kwiaty są mniejsze, liście już są trochę podeschnięte, czasami złapane lekkim przymrozkiem, ale nadal kwitną, także kwiat rewelacyjny. W momencie, gdy pierwszy przymrozek zetnie liście, wykopujemy bulwy czy kłącza, jak to nazwiemy, wykopujemy, zabieramy do pomieszczenia z plusową temperaturą. I teraz jest kilka sposobów na zimowanie tych kłączy. Pierwszy z tych sposobów to jest podział kłącza od razu, zapakowanie go do doniczki, zasypanie suchą ziemią i postawienie w suchym miejscu, no w suchym, chłodnym, nie nadaje się na pewno do tego mieszkanie. Temperatura powinna mieć około 10 stopni, więc raczej jakiś garaż, ale też taki, w którym nie spada temperatura poniżej zera. I tak, że tak powiem, przygotowane kłącze można zostawić do wiosny, nie podlewając. Drugi sposób, możemy całe kłącze wykopać, nie dzielić go w ogóle, włożyć go w jakąś torbę foliową, ale nie zamykamy jej szczelnie. Wierzch torby odkrywamy, żeby był dopływ świeżego powietrza. Kłącza specjalnie wówczas nie otrzepujemy z ziemi, zostawiamy go w tej ziemi, w jakiej go wykopaliśmy. Ono sobie tam doschnie. I generalnie powinno również w ten sposób, to jest taka prosta formuła oczywiście, nieskomplikowana dla leniuchów, powinno również do wiosny wytrzymać. I tyle, jeśli chodzi o kannę. I tu się koło zamyka. I wiosną znowu wyciągamy z tego garażu, sadzimy do doniczek, troszkę podpędzamy. Jeśli ktoś nie ma warunków na podpędzanie, to po 15 maja sadzi bezpośrednio do gruntu. Kanna również zakwitnie, troszeczkę później, ale również będzie cieszyła oko pięknym kwiatem. Te kanny, które widzimy przed sobą, to są kanny wybudzone. Nie chciałbym teraz skłamać, ale około połowy marca. Czyli one w tej chwili mają 1,5 miesiąca. Najwyższe z nich mają, no powiedzmy, około metra. No może nie, metra nie mają. Ale niewiele im brakuje. Zrobiło się tu trochę ciasno teraz.
oczywiście nie tylko kanna, ale podjęły wzrost również brugmansje, bananowce, więc tak nie bardzo się mam jak ruszyć, a z uwagi na te ostatnie przymrozki wszystko poszło z powrotem do ogrodu zimowego, więc jest ciasno, a to są kanny. Tu troszkę alokazji, kolokazji, już też przygotowane do sadzenia do gruntu. A tutaj mamy właściwie już same kanny. Tak to wszystko wygląda. Piętro niżej, również kanny, one tutaj są troszkę niższe z uwagi na dostęp światła, no i trochę niższą temperaturę, ale to widać różnicę od razu we wzroście. Chociaż ja też je tutaj podmieniam, to znaczy jak któraś mi za bardzo wyskoczy ze wzrostem, to stawiam ją na stół, na górę, a zdejmuję jakąś niską i stawiam ją tutaj na dół, tak, bo tu jest troszkę mniej miejsca. Więc może stąd też jest, same niskie są tutaj na dole. Tyle byłoby o kannie. Jeśli jakieś macie pytania, piszcie w komentarzach pod filmem. Ewentualnie zapraszam na kanał na Facebooka, kanał Kanna w egzotycznym ogrodzie. Zapraszam serdecznie, jest tam dużo zdjęć, dużo ciekawych informacji dotyczących zarówno kan, jak i innych roślin egzotycznych. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.